Seniorzy z całego regionu wzięli udział w dębickich senioraliach 2019, które odbyły się na rynku głównym w naszym mieście. Organizatorem przedsięwzięcia było m.in. Starostwo Powiatowe, Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Uroczystości poprzedziła msza święta w kościele Ducha Świętego w Dębicy. Po wspólnej modlitwie seniorzy oraz zaproszeni goście w towarzystwie Miejskiej Orkiestry Dętej przemaszerowali na płytę rynku głównego, gdzie oficjalnie rozpoczęły się dębickie senioralia 2019. Następnie przedstawiciele władz samorządowych oraz parlamentarzyści przekazali najstarszym mieszkańcom naszego powiatu słowa uznania oraz złożyli najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Myślę, że seniorzy czekali na tą imprezę z utęsknieniem. Uważam, że będziemy robić te imprezy corocznie. One się wpisują już w kalendarz taki na stałe. Mamy za co dziękować im. Mamy dziękować im za co, bo myślę, że wychowanie, doświadczenie życiowe, które nam przekazują, a największy skarb to ta nasza wolna Polska, którą nam zostawili. Myślę, że dopóki będę miał na to wpływ, będę z nimi współpracował, będę ich zapraszał na wszelkiego rodzaju imprezy i będziemy dalej współpracować. Senior, osoba, która zasługuje na to, żeby już odpoczywać po życiu, które na pewno dobrze przepracowała, żeby ją szanować, żeby korzystać z jej doświadczenia życiowego i nie tylko. No, myślę, że bardzo wartościowa dzisiaj jest impreza, spotkanie, które pozwala właśnie z taką panią, jak między innymi Virginia List, która tutaj przemawia, emerytowaną nauczycielką, osobą wysokiej kultury, kultury słowa, osobą, która wychowała wiele pokoleń absolwentów szkoły, więc no naprawdę. Myślę, że trzeba wyjść do tych ludzi, trzeba im dać możliwość, żeby oni mogli zaistnieć w przestrzeni publicznej. Bo dzisiaj takie czasy zagonione, każdy za swoim jakimś celem życiowym biegnie. Czasami poza tymi właśnie sytuacjami, kiedy babcia z dziadkiem jest potrzebna do pomocy przy wychowaniu dzieci czy wnuków, się gdzieś nie ma czasu dla nich. Impreza miała charakter międzypokoleniowy. W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowało się wielu młodych ludzi, zachęcając osoby starsze do aktywnego spędzania czasu. Każdy uczestnik mógł skorzystać ze specjalistycznych porad zdrowotnych, pielęgnacyjnych, dietetycznych, a nawet prawnych. Nie zabrakło również smacznego poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Głęk Dolnych oraz Dzwonowej. Bardzo się nam podoba, po prostu. Jesteśmy zadowoleni. Pogoda dopisała. No szczęście, a proszę powiedzieć... I szczęścia, tak. Abyśmy jak najdłużej się jeszcze mogli spotykać tutaj, po prostu. Takie imprezy są w ogóle bardzo fajne i dobrze, że są zorganizowane dla emerytów, szczególnie ludzi starszych, nie? Bo przynajmniej tych ludzi wyciągnie się trochę z domu. My przyjechaliśmy na przykład z Pilzna. Pomysł jest dobry i ma już takie swoje znaczenie, że się rozpowszechnia po wielu miastach. Pokazywany, no spotkania miłe, wspomnienia. Spotyka pani tutaj swoje koleżankę? Nauczycielka też. Spotkałyśmy się. Ona uczyła trochę, gdzie ja, w jedynce w szkole i trochę w szóstce, prawda? No, także no i są możliwości. Święto seniorów na stałe wpisało się już w kalendarz imprez kulturalnych w naszym regionie. W powiecie dębickim osoby po 60 roku życia stanowią liczną grupę mieszkańców. Dlatego tak ważna jest ich aktywizacja w życiu społecznym, integracja ze środowiskiem ludzi młodych oraz wzajemna międzypokoleniowa wymiana doświadczeń. Dębickie senioralia 2019 po raz kolejny sprawiły, że osoby starsze przynajmniej na chwilę zapomniały o codziennych troskach i problemach, a na ich twarzy zagościły uśmiechy. Jest to spotkanie takie międzypokoleniowe, więc jest to połączenie młodości z doświadczeniem takim i rodzinnym, i życiowym. Dlatego te spotkania są docenieniem tego wszystkiego, co ci seniorzy w ciągu swojego życia robili. Bo oni robiąc to, robili z myślą o nas, o naszych pokoleniach, o swoich dzieciach, o swoich wnukach. W związku z tym myślę, że zasługują na takie spotkania i dzięki Bogu dopisuje nam pogoda, więc myślę, że to będzie takie owocne
fizyczne spotkanie. Jest to niezwykle ważne, potrzebne wydarzenie z uwagi na to, że i w Dębicach, i w całej Polsce grupa seniorów cały czas rośnie. Jest to niezwykle ważna grupa społeczna, ponieważ to są osoby, które mają dużo czasu i bardzo chętnie angażują się w życie społeczne, w życie kulturalne, we wszystkie wydarzenia społeczne w mieście. I jednocześnie miasto musi kierować swoją ofertę do tych ludzi, aby ich zaangażować i tą jesień życia, która wszystkich nas czeka, aby ona była atrakcyjna, aby ona była aktywna, aby ona była taką kwintesencją i podsumowaniem całego życia. Proszę zwrócić uwagę na to, że wszystkie te osoby są radosne, uśmiechnięte. Czasami mają trudności z chodzeniem, czasami mają jakieś bóle, problemy cielesne, natomiast o tym wszystkim zapominają z uwagi na tą atmosferę, która się tutaj wytworzyła, z uwagi na to wszystko, że jest tak bardzo przyjemnie, tak bardzo sympatycznie, ludzie są otwarci na siebie i zapominają o tych problemach, bolączkach, które każdego dnia ich dotykają i mogą cieszyć się sobą nawzajem i cieszyć się życiem. Duża frekwencja podczas imprezy zarówno osób starszych, jak też młodych mieszkańców naszego regionu jest dowodem na to, że tego typu inicjatywy są ważne i bardzo potrzebne w naszym mieście i powiecie. Dębickie senioralia to nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim doskonała okazja do wzajemnych rozmów, wymiany doświadczeń, pomocy i budowania relacji pomiędzy wszystkimi mieszkańcami powiatu dębickiego. Z mądrości i doświadczenia seniorów z pewnością powinni czerpać wiedzę najmłodsi dębiczanie, a seniorzy zdecydowanie mogą też wiele nauczyć się od młodego pokolenia mieszkańców naszego powiatu i oby więcej takich imprez w naszym mieście i regionie.